Dzień dobry Państwu, w jednym z ostatnich filmów scharakteryzowałem postać Jakuba Krzyżanowskiego. Dzisiaj na TPT bierzemy za to Kacpra Dude. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie dowiecie się, jaki potencjał ma ten piłkarz jakie są jego mocne strony oraz co jeszcze powinien poprawić. Na samym wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie, tam m.in. mój Twitter, na którym dzielę się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco. Na sam początek kilka informacji na temat Kacpra Dudy. Jest to środkowy pomocnik grający na pozycji numer 8, często grający również nieco niżej, jako taka szóstka przesuwający się nieco niżej w trakcie meczu. W przeszłości grywał również na pozycji numer 10. Także nieco bardziej defensywnym piłkarzem stał się z biegiem czasu Kacper Duda. Gra na co dzień w Wiśle Kraków, czyli w Fortuna pierwszej lidze. Ma 19 lat, jest to rocznik 2004. Ma 1,70 m wzrostu i jest to reprezentant kadry U20. Ostatnio nawet zagrał spotkanie właśnie w tej reprezentacji z Włochami, i był to jego trzeci mecz dla tej kadry. Jakie są mocne strony tego zawodnika? Najbardziej w jego grze podoba się jego pracowitość w pressingu. Bardzo dużo kilometrów wykonuje podczas spotkania Kacper Duda. I do tego są to naprawdę efektywne kilometry, ponieważ często jest pierwszy do piłki, często wygrywa takie pojedynki stykowe, przebitki. I w tym naprawdę Kacper Duda jest obecnie świetny. Do tego dobrze czuje się w pojedynkach 1 na 1 w defensywie. Często nie daje szans rywalowi. I tak z biegiem czasu naprawdę bardzo się pod tym względem Kacper Duda udoskonalił, no bo na samym początku był to piłkarz nawet pokuszę się o takie stwierdzenie nieco bardziej nastawione na ofensywę. Teraz wydaje mi się, że idzie to w odwrotnym kierunku i w defensywie jest nieco lepszy Kacper Duda, bo te elementy defensywnej gry bardzo poprawił i jednym właśnie z tych elementów była ta gra 1 na 1. Nie jest łatwo wygrać pojedynek z Kacprem Dudą. Ale w ofensywie Kacper Duda jest również całkiem niezły, dysponuje dobrym zagraniem takim otwierającym, ma również świetne przyjęcie kierunkowe i do tego wygląda naprawdę solidnie w driblingu. W tych pojedynkach jeden na jeden w ofensywie również może się Kacper podobać. Zwykle młodzi piłkarze są dosyć nieregularni, ale tego Kacprze powiedzieć nie można, no bo zwykle prezentuje naprawdę solidny poziom, przede wszystkim taki równy. Gdy porównam sobie jego poszczególne mecze, no to jego poziom sportowy aż tak bardzo od siebie nie odbiega, więc spisuje się naprawdę w większości spotkań solidnie. Rzadko przydarzają się takie fatalne mecze. Nie przypominam sobie takiego jednego meczu Kacpra Dudy, o którym Mógłbym powiedzieć, że jest fatalny, a Ogl oglądam Kacper Dudę co tydzień w barwach Wisły, Kraków, a kilka naprawdę takich wybijających się, nieco lepszych było. Natomiast zwykle prezentuje taki równy, solidny poziom, co biorąc pod uwagę jego wiek, jest ogromnym plusem. Natomiast Kacper Duda idealnym środkowym pomocnikiem nie jest, no bo gdyby był, to grałby już za granicą, a nie w Fortuna pierwszej lice Do poprawy ma przede wszystkim to, że powinien już notować jakieś liczby, a tych liczb po prostu... Nie notuję. 11 spotkań w tym sezonie bez bramki, bez asysty. Ogólnie, w tym, tej dorosłej piłce, 77 spotkań, 3 bramki, 4 asysty. Jak na środkowego pomocnika, który w przeszłości grywał nieco wyżej, nie są, zbyt, nie są to zbyt okazałe liczby. Jedną ze składowych są strzały na bramkę. Często Kasper Duda próbuje uderzać przede wszystkim z dystansu. Wygląda to już nieco lepiej, natomiast dalej do perfekcji troszeczkę brakuje, no bo żaden strzał nie chce po prostu wpaść. W przeszłości te strzały były bardzo delikatne teraz są już nieco silniejsze natomiast dalej brakuje precyzji i troszeczkę szczęścia w tym wszystkim Kacprowi, no bo jak nie bramkasz, to obrońca staje na linii strzału, a jak nie to jeszcze słupek czy poprzeczka, także wszyscy czekają w pierwszej lidze na bramkę Kacpra -Dudy, bo jeśli byśmy spojrzeli w takie detaliczne statystyki wydaje mi się, że jest piłkarzem, który chyba oddał najwięcej strzałów Fortuna pierwszej lidze w tym sezonie, a jeszcze nie zdobył bramki myślę, że jest na to dosyć spora szansa do tego w defensywie są takie pewne Drobne aspekty, które powinien moim zdaniem poprawić Kasper Duda, jest to asekuracja, ponieważ jeśli kolega zgubi krycie, on powinien właśnie go zaasekurować. Natomiast tymczasem ma problem Kasper Duda i też ma problem z powrotami do defensywy. Jeśli już zapędzi się jakimś dribblingiem do ofensywy. To później odnoszę takie wrażenie, że już nie ma siły wracać. Do obrony i często zostawia tam luki. Są to takie pojedyncze sytuacje. Nie zdarza się to co mecz, natomiast są takie momenty, w których Wisła Kraków między nimi przez to straciła bramki, więc nad tym musi również Kacper Duda popracować. I powinien moim zdaniem udoskonalać jeszcze te aspekty, w których już jest dobry, aby był w nich jeszcze lepszy. No bo oczywiście zawsze może być lepiej. Jaki potencjał ma ten zawodnik? Przede wszystkim obecnie ten gracz poczynia takie drobne. Kroczki. Krok po kroku staje się coraz lepszym zawodnikiem. Widać to na przestrzeni tego ostatniego roku czy też dwóch, ponieważ gdy wchodził od razu do drużyny Kacper, to oczywiście dał pewien powiew świeżości, wniósł coś świeżego, natomiast biorąc pod uwagę, jak wygląda obecnie, w wielu aspektach po prostu stał się lepszym piłkarzem. Także jego rozwój jest bardzo regularny i wygląda to bardzo obiecująco. Jeśli kibice Wisły Kraków krytykują Radosława Sobolewskiego, to na pewno nie powinni go krytykować za to, jak rozwinął Kacpra. Dude, no, bo jest to uważam jeden z większych owoców pracy Radosława Sołelewskiego w Wiśle Kraków. Gdy spojrzymy sobie na Kacpra Dudę z początku kadencji tego trenera, a na tego Kacpra, którego widzimy obecnie, progres jest naprawdę ogromny i akurat myślę, że za to można pochwalić Radosława Sobolewskiego, bo Kacper Duda pod, pod jego batutą poczynił naprawdę spore postępy. Myślę, że jest to zawodnik, który ma papiery na to, aby być czołowym pomocnikiem w ekstraklasie, czy też chociażby w przyszłości wyjechać za granicę. Potencjał na to ma jak na razie ten postęp jest dosyć regularny i stabilny, także tylko i wyłącznie Kacperowi kibicować. Obecnie gra w Fortuna pierwszej lidze i jest wyróżniającym się pomocnikiem właśnie na zapleczu Ekstraklasy, także być może w przyszłości przyjdzie ten debiut w Ekstraklasie, no bo tego jeszcze nie ma w swojej misji w ich Kacper Duda, Zadebiutowo dopiero w Wiśle po spadku do Fortuna pierwszej Ligi. Także być może debiut przyjdzie w kolejnym sezonie, jeśli Wisła Kraków awansuje do Ekstraklasy, albo w innej drużynie, jeśli do niej trafi, natomiast kontrakt ma do 2020 25 roku z opcją przedłużenia o jeszcze jeden rok, także raczej nie śpieszy się Kacper Duda, aby Kraków opuszczać. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że sporo dowiedzieliście się na temat Kacpra Dudy. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Futbolowy Świat, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Tam między innymi mój Twitter. Tam dzielę się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco i też kanał Okiem Wiślaków. Dla wszystkich kibiców Wisły Kraków tam również występuje. Zapraszam Serdecznie Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia!